Lustro dla osób zakochanych. Witam serdecznie na aktualizacji lustra, które u mnie na kanale jest w każdy weekend. Zapraszam serdecznie, kochani Państwo, dla wszystkich zakochanych jest to czytanie z kart Lenormanda i Tarota oraz oraklu miłosnego. Kochani Państwo, zanim zacznę, oczywiście witam wszystkich najserdeczniej. Proszę o nowe subskrypcje wszystkich nowych widzów, słuchaczy, którzy teraz dopiero odnaleźli mój kanał. Proszę również koniecznie w komentarzach napisać mi, czy to lustro z Wami, z Waszymi historiami rezonuje. To bardzo ważne dla mnie. Czytam każdy komentarz, nawet smajlik, jedno zdanie, jeden wyraz. Wasza historia mnie bardzo cieszy, inspiruje, motywuje, więc proszę o komentarze. Proszę również o lajki, czyli o kciuczki w górę. Zapraszam też na wróżby indywidualne, które odbywają się poprzez WhatsApp lub Messenger za pomocą Waszych zdjęć i dat urodzenia oraz osobistych pytań. Stawiam również na zamówienie osobiste lustro, prognozę związku. Zapraszam na wróżby indywidualne. Napiszcie e-mail, jeśli takie czytanie indywidualne chcecie nabyć, kochani. Dziękuję Wam, że jesteście. Cieszę się. Teraz przejdźmy do lustra. Znowu zrobiłam tutaj dzisiaj duży rozkład lustra i zobaczmy teraz, jak tu lustro się układa. Z prawej strony jest Wasza osoba ukochana, czyli osoba, w której jesteście zakochani, za którą tęsknicie, o której myślicie. Z lewej strony jesteście Wy, osoba pytająca. Czyli osoba ukochana, osoba pytająca. I zaczynamy. Myśli, uczucia, zamiary. I wskazówka kart Tarota oraz co Twoja osoba ukochana chce Ci powiedzieć na koniec oraklu miłosnego. Więc jego myśli, znaczy myśli osoby ukochanej, niezależnie czy jest to on czy ona, chciałby stabilizacji, jesteś dla niego ważna i chciałby komunikacji, rozmowy. Wysyła dla Ciebie wiadomość, ponieważ myśli o stabilizacji, o stabilnym związku z Tobą. Pomimo, że jest to związek ciężki, niełatwy, być może nawet dźwigacie swój przysłowiowy krzyż pański i było ciężko, były turbulencje jakieś między Wami, ale pomimo to jesteś Ty dla niego ważna i on uważa, że jest to związek z przeznaczenia, że Ty jesteś jego osobą mu przeznaczoną i że to jest być może bratnia dusza, bliźniaczy płomień, że to jest bardzo ważne połączenie i dla niego jesteś najważniejsza, najistotniejsza. Ta relacja jest dla niego ważna. Była jakimś być może przełomowym momentem w jego życiu. On wierzy cały czas, że jesteście sobie przeznaczeni. Dlatego chce tutaj się komunikować, będzie wysyłał wiadomości i chce, byś zbudowała z nim jeszcze raz, być może spróbowała zbudować coś stabilnego. Twoje myśli to to, że on chce do Ciebie wrócić, że wraca z przeszłości. Tutaj właśnie ten mężczyzna jest na pewno w Twojej głowie, czyli ta osoba ukochana jest w Twojej głowie, ale nie wierzysz mu, nie ufasz, myślisz, że jest być może jakiś egoistyczny, podstępny, że jest to tylko fałszywa zagrywka, że jest jakieś fałszywe pisanie. Myślisz, że on jest jakiś tutaj, nie wiem, nieuczciwy, nieszczery, że Cię zdradzał. Nie wierzysz jakby tutaj w jego dobre intencje. Widzisz to jako być może osobę toksyczną albo fałszywą miłość. W każdym razie tutaj jest powrót tej osoby Twojej ukochanej i Ty to widzisz, że ta osoba chce powrócić i jest zainteresowana, by zbudować jeszcze raz coś z Tobą. Wasze uczucia. Uczucia Twojej osoby ukochanej to to, że chce się z Tobą spotkać. Chce mieć randkę, spotkanie w miejscu publicznym, spotkanie przez internet, przez telefon, przez kamerkę, spotkanie. I będzie wysyłać wiadomości
ta osoba, twoja ukochana, będzie tutaj gnać, pędzić, by się spotkać, by spotkać się może przy domu, czy w domu, by zbudować coś znowu pięknego, stabilnego, jakąś piękną atmosferę domową, czy stabilną tutaj stworzyć, rodzinną. Chce ta osoba na pewno tutaj zainicjować spotkanie. I również ta karta jedynki jest początek, nowa szansa, nowy początek od jedynki, czyli od początku, tak? I tutaj być może wysyłanie szybkiej wiadomości, szybka akcja, nawet i podróż. Podróż w szybkim tempie. Ponieważ emocjonalnie tutaj ta osoba tęskni, chce się spotkać. Wasze emocje są jakieś tutaj ciężkie, niejasne, nieklarowne, jeśli chodzi o spotkanie, kontakt, pisanie. Nie wiecie, co ta osoba od Was naprawdę chce, nie wierzycie mu, nie ufacie do końca. Po prostu jest wszystko tutaj jeszcze zagmatwane, ciężkie. Być może myślicie negatywnie o tej relacji, boicie się, macie jakiś marazm, tutaj widzę, emocjonalny, tak, uczuciowy. I tutaj będziecie pisać, jeśli chodzi o spotkanie, będziecie się na pewno też kontaktować, jeśli chodzi tutaj o jakie emocje są w Was, jakie uczucia są w Was. Będziecie tutaj o tym pisać jeszcze. Chcecie tego pisania, pragniecie tutaj wyjaśnić te takie zagmatwane, nieklarowne sprawy emocjonalne między Wami. Pragniecie tutaj pisać, pragniecie tutaj coś wyjaśniać. Komunikacji na pewno chcecie i będziecie tutaj się porozumiewywać. Jakie są zamiary Waszej osoby ukochanej? Zamiary są takie, że Wy się odwróciliście od niego. On widzi Was jako tutaj odwróconą plecami, tak? Od planów, od emocji, od uczuć, od związku i chce o tym porozmawiać. Chce rozmów, chce wyjaśnień, chce tutaj klarowności, chce, być może te rozmowy będą troszkę niespokojne, ale chce ta osoba porozmawiać i wyklarować wszystko, właśnie co jest takie niejasne, nieklarowne, negatywne, przygnębiające, smutne. Potrzeba rozmowy na przyszłość, potrzeba znalezienia jakby tej wyjścia z Waszych trudnych sytuacji, trudnych problemów, skomplikowanych, tak? Ta osoba chce szukać wyjścia z tego labiryntu problemów i właśnie niejasności, jeśli chodzi o Waszą relację, Wasze kontakty, Wasze partnerstwo. Ta osoba ma nadzieję, że te problemy się tutaj dzięki rozmowom wyjaśnią, że przejdą, że się rozchmurzy, że nadejdzie jeszcze słońce, tak? Wasze zamiary jest oczywiście szczęście, być szczęśliwą, być tutaj szczęśliwą, być może z tą osobą kochaną, ale to szczęście jest jednak krótkotrwałe. Tutaj jest jakby taka nieufność, niewiara, że ta osoba jest uczciwa. Myślicie, że ta osoba działa na dwa fronty, że się maskuje, że nie mówi do końca o swoich tutaj szczerych, autentycznych uczuciach, emocjach. Tutaj jest, wasze zamiary, jest tutaj nowy początek, są tutaj nowe, być może jakieś próby, szanse, być może jest tutaj rzeczywiście nowy początek. No, dla niektórych z Was będzie też tutaj pragnienie dziecka, potomstwa, tak? Ale dla większości z Was jest tutaj pragnienie nowego początku, nowej szansy, wyleczenia wszystkich starych spraw, wszystkich niejasności, nieklarowności. Ale tutaj nie wiem, czy ta nowa szansa dojdzie do skutku, że być może przerwiecie po prostu ten kontakt, być może nie będziecie chcieli tego kontaktu, ponieważ jest on ciężki, nie wiem, no. Przydusza Was, przygnębia, lub będziecie chcieli to, co jest między Wami tutaj zablokowane, skończone, co było przerwane, może będziecie chcieli właśnie tutaj naprawić, tak? Naprawić i być może tutaj tą nieufność, jakieś, nie wiem, fałsz, być może należy taką, tę podejrzliwość, nie wiem, zazdrość, należy to zakończyć, skończyć, przerwać, zablokować. I zacząć po prostu coś tutaj na nowo. Nowy początek, spróbować zbudować coś nowego. Jeśli chodzi tutaj o konstelację lustra, jakie karty się u Was powtarzają? Powtarza się na pewno w tym odbiciu lustrzanym karta
niejasności, nieklarowności sytuacji w jego sercu, czyli emocjonalna niejasność, nieklarowność, smutek, negatywne myślenie i w waszych zamiarach. Te karty powtarzają się, czyli są bardzo silne. Jest między wami po prostu jakiś, nie wiem, marazm emocjonalny, dużo niewyjaśnionych spraw. Również negatywne myśli, że to się może nie udać, że to może obciążyć was. To też są właśnie chmury ciemne, obciążające was, rozpacz, smutek, po, nie wiem, rozczarowanie, melancholia. Tutaj, która karta się jeszcze powtarza? Żadna. Żadna karta się już nie powtarza, tylko właśnie ta karta chmur, przygnębienia. Taka karta właśnie niejasności, nieklarowności tej relacji między wami. Też łzy, smutek wewnętrzny, emocjonalny. Także to trzeba wyjaśnić. Te wszystkie niejasności, nieklarowności między wami trzeba wyjaśnić poprzez rozmowy, tak? Rozmowy. On ma tej potrzebę kontaktu, rozmowy, wyjaśnienia, żeby się spotkać, żeby przyjechać, jakaś podróż, żeby być razem, być może zamieszkać razem. Wy tutaj jesteście pełne raczej nieufności, pełne pesymizmu, pełne jakby jakiejś takiej sceptyzmu, tak jak to się mówi, pełne sceptyzmu, pełne blokad też. Wy blokujecie, wy przerywacie, urywacie. Jaka jest tutaj karta porady? Karta porady, dwa kielichy, to są karta miłosna, rzeczywiście karta przyjaźni, karta kochanków, karta wymiany uczuć, emocji, karta szansy na to, by się znów zakochać, szansy, by się pogodzić. Tutaj ta karta, dwa kielichy, to jest karta pogodzenia się, karta jakby kroków w swoją stronę, wyjaśnienia, wybaczenia sobie, by coś znowu razem zacząć, by mieć jakąś piękną, tej nową, romantyczną, miłosną, emocjonalną, pozytywną wibrację, energię, atmosferę. Więc ta karta mówi owszem, że jest tutaj szansa na miłość, na coś romantycznego, na harmonię, na pogodzenie się, ale przygniata was równocześnie ta miłość, przeciążenie, 10 buław. To oczywiście karta przeciążenia, przygnębienia, przesilenia tą znajomością, tą relacją. 10 buław to koniec jakiegoś etapu i być może rozpoczęcie czegoś nowego, ale również ciężar, który jest związany z tą relacją, który musicie, nie wiem, dźwigać. To mówi też o jakimś kryzysie, o stresie, o tym, że was ta relacja być może ciągle jakoś przygnębia, tak? Obciąża mentalnie, emocjonalnie, uczuciowo. Także nie jest to relacja taka jasna, prosta. Tutaj na pewno on szuka kontaktu, chce powrotu, chce nowego początku. Szuka pomostów między wami, komunikacją pisemną, chce spotkanie. On chce na pewno tutaj spotkania, tutaj to przepraszam, to jest jego strona. On chce czegoś stabilnego, chce spotkania, chce wyjaśnić wszystkie sprawy, które są między wami niejasne. Chce spotkania, niezależnie czy przez internet, czy normalnego, prawdziwego spotkania, chce zbudować coś stabilnego. Wy natomiast widzicie tu jego podróż, chcecie być może również początku, ale nie ufacie mu, nie wierzycie mu do końca. Nie ma tutaj takiego totalnego zaufania. Są tylko krótkie momenty szczęścia, ale pomimo to widzicie, że on chce kontaktu, natomiast nie ufacie mu. Myślicie, że jest fałszywy, że jest fałszywą osobą, że fałszywie do was pisze, że nieuczciwie nie chce pokazać swoich właściwych, prawdziwych uczuć, że nie mówi prawdy. Nie macie tej zaufania i dlatego myślicie też, żeby to zablokować, skończyć, żeby nie wiem, boicie się być może, to są wasze też lęki, blokady, tak? Blokady, ponieważ ta relacja was tutaj obciąża. Musicie właśnie dźwigać ciężar tej relacji, ponieważ jest to być może relacja na dystans, być może relacja toksyczna, być może lękacie się ty przed zdradą, fałszem, nieszczerością jego. No nie jest to łatwa relacja, na pewno nie ma tutaj po prostu takiej klarowności, że wszystko się ułoży, ponieważ wy
Wy, jako osoba pytająca, macie bardzo dużo blokad, widzę. Nieufności, nieszczerości. Myślicie, że jest to partner, pomimo tego, że on pisze, że pisze, że chce stabilnego związku. Nie wierzycie mu, nie ufacie mu. Także to jest jej ten problem, tak? Ale dwa kielichy mówią o tym, żeby się pogodzić, że będzie jeszcze możliwa jakaś tutaj piękna, romantyczna miłość między wami lub romans, relacja. Tutaj mamy, co on chce, co ta osoba ukochana chce ci powiedzieć. Ta karta mi wypadła przy tasowaniu. Nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Czyli przetłumaczę, tylko miłość może cię wyzwolić. Puść, zostaw to wszystko stare, co było, żeby nowa miłość wkroczyła w twoje życie. To chce on ci przekazać, być może nowa miłość, w sensie nowa szansa, nowy początek. Zostaw to, co było, zostaw to, co było stare, co was obciążało i pozwól przyjść być może nowej szansie, nowej próbie, tak, by się jeszcze raz tutaj coś udało. A jeśli nie odpowiada ci ta osoba, ponieważ nie ufasz jej, myślisz, że kłamie, że cię zdradza, że kombinuje, to po prostu zablokuj, skończ tą starą miłość i zacznij zupełnie coś nowego. Ale zdecyduj się, podejmij jakąś decyzję, żebyś była szczęśliwa, żeby miłość mogła znów wkroczyć do twojego życia. Niech się dzieje, niech się spełnia i do usłyszenia już wkrótce.